Od dziecka wmawia się nam, że jesteśmy krajem chrześcijańskim. A ja wam pokażę prosty test na to, że jesteśmy okłamywani w tym zakresie. Wczoraj mówiłem o jednym z takich podstawowych nakazów Jezusa. Wszystko, co chcecie, aby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie. Na przykład Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 12 werset. Czyli jest to początek, takie ABC nauczania Jezusa Chrystusa. Czyli jeśli chcemy, żeby ludzie byli do nas mili, no to my powinniśmy od tego zacząć. Ogólnie powinno być w społeczeństwie miło. Ludzie powinni się uśmiechać, mówić sobie dzień dobry, wymieniać życzliwości, pomagać sobie bezinteresownie. Tak powinna wyglądać ulica kraju chrześcijańskiego. Jezus powiedział jeszcze dalej: a każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego. No, sam Jezus to mówi. Jeśli więc na polskiej ulicy widzimy zacięte spojrzenia, ponury wzrok, jeśli ludzie sobie nie odpowiadają nawet na dzień dobry, w windzie, na ulicy, z sąsiadami i tak dalej, to gdzie tu jest społeczeństwo chrześcijańskie, jak nawet takiego podstawowego nakazu Jezusa w przestrzeni publicznej nie widać? Pojedziesz do krajów protestanckich, tam wszyscy z bananem przyklejeni, pomagają sobie, życzliwi, drzwi otwierają i tak dalej. To są kraje chrześcijańskie. Inaczej mówiąc, będziemy krajem chrześcijańskim dopiero wtedy, kiedy ludzie na ulicy zaczną mówić sobie dzień dobry, zaczną być dla siebie mili. Wtedy będziemy mogli powiedzieć: Polska to kraj chrześcijański.